but he won't pass. He'll try and get him on the inside as they go through this turn, and now swing down the inside of the car. Johnson out on the ripple strip. It's Richards now grabbing another gear. Let's have a look at the horsepower. Hasn't got any horsepower. Godzilla, tak właśnie powinno się mówić na Nissana Skyline'a R32, bo to on dominował w wyścigach. To fakt, ale jego następcy R33 oraz R34 są ulepieni z tej samej gliny. Mają to samo DNA, więc chyba również można je nazywać Godzilla. Prawda? Oczywiście są pewne różnice między tymi generacjami, ale generalnie to wciąż ten sam samochód, tylko w innym futerku. Styl się zmienia, ale esencja pozostaje. Wspomniane generacje mają to samo serce, RB26 DETT i ten sam napęd na 4 koła, ATESSA ETS. To są dwa kluczowe elementy, które nadają tym modelom ich charakter. Jak już wspomniałem, są różnice, bo na przykład Nismo 400R w wersji R33 miało pojemność 2,8 litra zamiast 2,6, a napęd ATESSA ETS od generacji R33 wzbogacony został o wersję Pro. Ale powtarzam, R32, R33 i R34 mają ten sam charakter, zdefiniowany przez cały układ jazdy, czyli wspomniany silnik oraz napęd na 4 koła. Ten pakiet w każdej generacji, w każdym modelu jest taki sam. W każdym oprócz jednego wyjątku. To jest Nissan GT-R R33 i kiedy na niego patrzysz, coś wydaje się nie grać, wygląda inaczej, ale prawdziwy sekret kryje się pod spodem. Widzisz, to specjalny model stworzony do specjalnego zadania i dlatego pojawiła się specjalna wersja drogowa, której na pewno nie spotkasz na ulicy. Ten model mogłeś zobaczyć jedynie w grach i to właśnie ten GT-R jest naszym dzisiejszym bohaterem. Opowiem Ci, dlaczego powstał, dlaczego nie spotkasz go na drodze i dlaczego nie ma pełnego DNA innych modeli. A wszystko, jak zawsze opowiem, z innej perspektywy. Witam w LCM i tak jak wcześniej zapowiedziałem, wracam do tematu GT-R-a. Tylko, że mam tutaj pewien problem. Bo pozbierałem materiał i okazało się, że jeszcze mógłbym zrobić z 3 odcinki. Tylko, że ja nie wiem, czy wy chcecie oglądać kolejny film, gdzie jest ten sam temat, ten sam, znaczy w sumie nie ten sam, ale wiecie o co chodzi. Podobny. Więc tak się zastanawiam, czy czasem nie przeskoczyć na włoskie jedzenie, na włoskie samochody, bo także przygotowuję specjalny materiał, znaczy specjalny, ciekawy materiał i nie zapomnij kliknąć suba i dzwonek, bo wiem, że włoskie jedzenie jest lżejsze, ale tam, wierz mi, będzie sporo, ale to sporo mięsa. W każdym razie, Włochy to ciepłe klimaty, a Polska to nie Włochy. U nas zbliża się zima, więc to najlepszy moment, aby kupić teraz nowe zimowe opony. A te oczywiście znajdziesz na sklepopon.com. Mają tam ogromny wybór, super ceny i fachową obsługę, która szybko i sprawnie pomoże Ci dobrać odpowiednie opony do Twojego auta. Dodatkowo na sklepopon.com zawsze są jakieś promocje i specjalne okazje, więc nie ma co zwlekać. Czas zamówić nowe zimówki na sklepopon.com. Link do nich masz w opisie i koniecznie z niego skorzystaj, a my wracamy do jedynego w swoim rodzaju GT-R-a. Nissan Skyline GT-R R32 zyskał przydomek Godzilla nie bez powodu. Pożerał wszystkich na torze, ale nie tylko tam. Godzilla pożerała również kasę klientów. Nissan musiał wyprodukować 5000 sztuk R32, żeby spełnić wymagania homologacyjne. Oczywiście liczył na to, że wszystkie się sprzedadzą, ale na pewno nie spodziewał się takiego szału. Ostatecznie wyprodukowali ponad 40 tysięcy sztuk. To był prawdziwy sukces i dlatego przy następcy postanowili podbić stawkę. Z R34 chcieli nie tylko promować się w świecie wyścigów samochodów turystycznych, ale postanowili wskoczyć także na głęboką wodę
i rywalizować z największymi twardzielami w jednym z najtrudniejszych i najbardziej prestiżowych wyścigów – 24-godzinnym Le Mans. Tym bardziej, że nadarzyła się specjalna okazja. Ale o tym za chwilę. Nissan miał już za sobą udział w Le Mans. Dla przykładu w 1986 roku modelem R85V zajęli 16 miejsce. A w 1990 roku mieli się czym pochwalić. Piąte miejsce w klasyfikacji generalnej dla Nissana. To był wielki powód do dumy. To najlepszy wynik w historii Le Mans dla japońskiego samochodu. A potem nadszedł rok 91 i wszyscy zapomnieli o osiągnięciach Nissana. W 91 roku Mazda i ich model 787B zameldowali się na pierwszym miejscu. To był pierwszy japoński samochód, który wygrał Le Mans. Więc kto by tam pamiętał o piątym miejscu Nissana? Dlatego, gdy tylko pojawiła się okazja, Nissan postanowił wrócić do Le Mans. Chodzi o to, że w 1994 roku zmieniły się przepisy, które umożliwiały rywalizację aut produkcyjnych z prototypami. Powstała nowa kategoria LM GT1, z której ucieszył się pewien gość. Niejaki Gordon Murray. Przypomnę tylko, że on stworzył McLaren F1, który według niego samego był najlepszym autem na świecie. Klienci nie byli jednak jeszcze przekonani, więc chcieli, żeby to udowodnił. Dzięki kategorii LM GT1 taka okazja się pojawiła. Wracając jednak do Nissana, to jego konkurencja także dostrzegła okazję, aby udowodnić, że mają prawdziwe sportowe maszyny. Do walki stanęła Honda i ich NSX, czy Toyota wraz ze Suprą. Choć w przypadku Toyoty pod maską nie było słynnej sześciocylindrówki 2JZ. Ale to historia na inny odcinek. My wracamy do Nissana. A ten razem z Nismo przygotował dwa GTR-y R33. Oba z silnikiem RB26 DETT. Ale model z numerem 22 ważył 85 kg więcej, bo miał klasyczną sześciobiegową skrzynię biegów. Z kolei numer 23 wyposażony był w eksperymentalną sekwencyjną skrzynię biegów opracowaną przez Nismo i X-Track, co sprawiło, że ten model był lżejszy o 85 kg. I takim składem zaatakowali Le Mans w 1995 roku. Jak im poszło? Przede wszystkim Gordon Murray udowodnił, że jego auto jest najlepszym samochodem, jaki pojawił się na ziemi. McLaren F1 nie tylko upokarzał inne auta na drodze, ale w 24-godzinnym wyścigu Le Mans praktycznie drogowa wersja pokonała specjalnie przygotowany prototyp. Gdy McLaren F1 wygrał, już nikt nie miał wątpliwości, kto jest królem w świecie motoryzacji. Ale zostawmy McLarena i wróćmy do Nissana. Jak im poszło? Eksperyment ze sekwencyjną skrzynią biegów nie wypalił. Auto z numerem 23 musiało się wycofać z powodu awarii. Tak zgadłeś. Skrzyni biegów. Z kolei drugi samochód z numerem 22 zameldował się na 10 miejscu. Może wydawać się to daleką pozycją, ale Nissan miał powody do radości. Przede wszystkim w jego klasie przed nim uplasowały się tylko McLareny. Przypomnę, że one miały V12, a Nissanowi musiało wystarczyć rzędowe 6 cylindrów. Trzy kolejne miejsca zajęły prototypy, czyli auta specjalnie skonstruowane do tego wyścigu. A przypominam, że Nissan wystawił drogowy samochód dostosowany do tych zawodów. Na pewno denerwowało ich to, że Corvetta z niższej klasy LM GT2 była wyżej, ale to można było jakoś przełknąć. W końcu miała V8. Ciężko było jednak pogodzić się z faktem, że na 8 miejscu znalazła się Honda NSX startująca w niższej klasie. Co więcej, to nie był oficjalny zespół Hondy, tylko prywatny. Ale nie ma co marudzić. Trzeba było zebrać siły na sezon 9-6 i Nissan tym razem nie kombinował. Oba modele były identyczne. Zrezygnowali z eksperymentalnej skrzyni biegów i zostawili klasyczną, sześciobiegową, manualną skrzynię. Za to mocno pogrzebali w silniku i zwiększyli pojemność z 2,6 do 2,8 litra, podnieśli ciśnienie do ładowania i GTR dysponował teraz mocą 600 koni. Było jeszcze auto rezerwowe, ale okazało się niepotrzebne, bo bez problemu zakwalifikowali się do wyścigu.
samym wyścigu na przodzie toczyła się ostra walka między Porsche a McLarenem, a Nissan nie miał do nich żadnego podejścia. Auto z numerem 22 odpadło z rywalizacji z powodu awarii układu hamulcowego, a samochód z numerem 23? Cóż, powiem tak. Z dobrych wieści, był to najwyżej sklasyfikowany japoński samochód. Ale to nie był powód do wielkiej radości. 15 miejsce w klasyfikacji generalnej i 10 w swojej klasie dla Nismo Skyline'a GTR LM. Spory spadek w porównaniu do poprzedniego roku. I to skłoniło Nissana do podjęcia pewnych decyzji. Kiedy Nissan ze swoim GTR-em w 1995 roku weszli na arenę Le Mans, to mieli jasno określony cel. To był 3-letni program. Pierwszy rok miał być na eksperymenty, drugi na doszlifowanie samochodu, a trzeci na... No właśnie. Nie było trzeciego epizodu dla GTR-a. Następca Godzilli nie był w stanie mierzyć się z McLarenem i Porsche. Był daleko za nimi. Więc Nissan zmienił strategię i poszedł w ich ślady. Na sezon 97 przygotowali model R390, samochód startujący również w grupie LM GT1. Ale to już była zupełnie inna konstrukcja, prawdziwy supersportowy samochód, ale to także opowieść na inną historię. My wracamy do GTR-a, który w sumie nie odniósł wielkiego sukcesu w Le Mans, ale jest jeszcze druga strona medalu. Świat motoryzacji rządzi się swoimi zasadami, a jedną z nich jest spełnienie określonych wymagań homologacyjnych. Aby Nissan mógł ścigać się swoim R32 w grupie A, musiał wyprodukować 5000 sztuk drogowego modelu homologacyjnego. Z kolei, aby wziąć udział w 24-godzinnym wyścigu Le Mans w klasie LM GT1, musiał także stworzyć drogowy model homologacyjny. Dokładnie to jedną sztukę. Tak, potrzebny był tylko jeden drogowy egzemplarz. I to właśnie on jest naszym dzisiejszym bohaterem. Nazywa się Nismo GTR LM i jak widać jest nadmuchany z każdej strony. Wszystko po to, aby poprawić jego aerodynamikę, kluczową w 24-godzinnym wyścigu. Pod maską masz RB26 DETT, ale w wersji drogowej silnik nie jest mocno podkręcony. Oficjalna broszura mówi o 305 horsepower, co daje nam 300 PS-ów. Wnętrze? Praktycznie seryjne. Poza sportową kierownicą wszystko wygląda jak w standardowym modelu. Ale to, co zmieniło się najbardziej, kryje się pod fotelem. Seryjny model waży około 1500 kg, a tutaj waga to 1150 kg. Udało się to osiągnąć dzięki zastosowaniu lekkich paneli, ale głównie przez pozbawienie tego modelu jednej kluczowej cechy wspólnej dla R32, R33 oraz R34. Pozbyli się napędu Atessa ETS, aby zaoszczędzić na wadze. To jedyny model z linii R32, R33 oraz R34, gdzie napęd kierowany jest na tylne koła. Powtórzę, nie tylko powstał w liczbie jednej sztuki, ale jest też jedynym Nissanem Skyline'em GTR z tej trójki, który ma napęd na tył, a nie na cztery koła. Szkoda tylko, że nigdy nie zobaczysz go na drodze. Jedyne miejsce, gdzie możesz go spotkać, to jakaś gra albo przy wielkim szczęściu wystawa. Okej, to może niewielka pociecha, ale Nissan przygotował coś na otarcie łez. Model dostępny wyłącznie w specjalnym kolorze BT2 Champion Blue, niedostępnym dla innych wersji GTR R33. W zderzaku masz dodatkowe wloty powietrza, maska zyskała specjalną dokładkę, z tyłu jest regulowany karbonowy spoiler. Na słupku C znajdziesz logo, napis GTR Skyline oraz szachownicę, symbolizującą koniec wyścigu. Powstały dwie wersje, GTR LM Limited oraz GTR V-Spec LM Limited. Jak się domyślasz, upamiętniały one występ GTR-a w Le Mans. Wyprodukowano 188 sztuk tego modelu, co stanowi pewną pociechę, biorąc pod uwagę, że homologacyjny model LM powstał tylko w jednym egzemplarzu. Można powiedzieć, że to najbardziej egzotyczny model, wyróżniający się muskularnym nadwoziem, napędem na tył i faktem, że należał do tej elitarnej grupy tych specjalnych wyścigowo-drogowych samochodów. To znaczy, ten Nissan miał okazję urodzić się w tych pięknych czasach, gdzie świat topowych samochodów wyścigowo-drogowych mieszał się ze sobą, co w efekcie przyniosło nam najwspanialsze egzotyczne ikony motoryzacji, jak McLaren F1, Porsche 911 GT1 czy Mercedes CLK GTR.
I owszem, Nismo GT-R LM nie ma takich sukcesów na koncie jak wspomniane modele, ale to nie zmienia faktu, że także należy do tej samej grupy samochodów, które z jednej strony mogły walczyć o topowe miejsca w wyścigach długodystansowych, ale także poruszać się po cywilnych drogach. I dlatego to jest prawdziwa ikona motoryzacji. I co? Słyszałeś o tym modelu? Daj znać w komentarzu. Ja akurat śmigałem nim w Gran Turismo 2, chyba na PS1, tak? Potem na PS3 też grałem tym autem, a ty? Pewnie widziałeś go w jakiejś grze. Gran Turismo? Której części? Napisz także w komentarzu. No i tak się zastanawiam, co dalej robić z tym tematem GTR-ów, bo tak jak powiedziałem, mam chyba plan, czy tam pomysł, wstępny scenariusz na 3 odcinki, ale tak po głowie mi chodzi coś takiego, jak zrobić taki przewodnik po R32, R33 oraz R34. Czyli nie byłoby tam za dużo historii, ale bym to wszystko poukładał. Jaki silnik, na napęd, czym się różni, taki... Wiecie, taki miks. Zrobić coś takiego? Daj znać w komentarzu. No i nie zapomnij także kliknąć suba i dzwonek, bo wracam właśnie do takich konkretnych tematów, czyli do dawnej motoryzacji, tych takich fajnych samochodów, a nie będę się zajmował tymi sokowirówkami, czyli tymi nowymi autami. No. I to było na tyle. Jeszcze chyba hasło tylko zostało, nie? Życie za krótkie. By nie jarać się prawdziwą motoryzacją, a tą motoryzację w przyszłym odcinku sobie łyka. Aha, i sklep opon, pamiętaj, tam opony kupujemy. No i co miałem powiedzieć? Aha, że w przyszłym odcinku także wszystko opowiem. Sklep opon. Wszystko opowiem z innej perspektywy. Ciao!